W okresie świątecznym na drogach powiatu wrzesińskiego było bardzo bezpiecznie. Nie odnotowaliśmy żadnych groźnych zdarzeń drogowych. Jedynie odnotowaliśmy dwie kolizje, w tym jedna z udziałem osoby nietrzeźwej. Dyżurny wrzesińskiej komendy odebrał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym we Wrześniu przy ulicy Kopernika. Po przybyciu na miejsce policjantów okazało się, że Fiatem Seicento kierował mieszkaniec Wrześni w stanie nietrzeźwości. Po przeprowadzonym badaniu okazało się, że mężczyzna miał prawie 1,5 promila alkoholu we krwi. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy. Drugim pojazdem uczestniczącym w zdarzeniu był Citroen Xantia. Jako policjanci także zwracamy uwagę na to, iż mieszkańcy powiatu wrzesińskiego bardzo chętnie przychodzą na wrzesińską komendę w celu sprawdzenia swojego stanu trzeźwości. Jest to postawa godna pochwały i miejmy nadzieję, że taka tendencja będzie się szerzyła podczas kolejnych długich weekendów, a także świątecznych weekendów.